Panie marszałku, panowie ministrowie, nawiążę do słów, które wypowiedział tutaj z mównicy przedstawiciel wnioskodawców dzisiejszego pytania, że twarz koronawirusa, pandemii ma twarz ludzką. To jest rozpacz, to jest ból, to jest strata, to jest cierpienie. Ja pójdę dalej. Twarz, prawdziwa twarz służby zdrowia, ludzi oddanych ma również twarz troski, zmęczenia, oddania, poświęcenia i chcę serdecznie podziękować z tego miejsca wszystkim zaangażowanym, bo bez ich poświęcenia, bez ich trudu ta sytuacja byłaby zdecydowanie gorsza. Ale życie toczy się i idzie codziennie dalej. Zbliżają się za 2-3 miesiące, rozpocznie się okres wakacji. Wiadomo, że ten okres pani poseł, będzie uzależniony. Pani poseł. Okres wakacji będzie uzależniony i swoboda wypoczywania, przemieszczania się poprzez wyszczepienie. Rząd zakłada, że przyspieszona forma szczepień będzie do końca wakacji około 20, około 60-70%. Proszę, mam pytanie, panie ministrze. Jakie rząd ma prognozy w zakresie zakresu i stopnia ograniczeń ewentualnie w okresie wakacji, gdyby nie doszło do tej ilości wyszczepienia? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani poseł.